Państwu, witam Państwa. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą konferencję prasową w sprawie sytuacji kompleksu Sorno-Magazynowo-Sodowo-Chemicznego na terenie Inowrocławia i okolic. W dzisiejszej konferencji oprócz mnie będzie brał udział członek prezydium, sekretarz zarządu regionu Torunsko-Włocławskiej Gminy Solidarności Piotr Gąszewski i wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej Solino pan Andrzej Dymel. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszej konferencji jest to, co mówiliśmy na poprzedniej. Jest zgłoszenie, to co zapowiadaliśmy, że złożymy koncepcję próby uratowania czy zbudowania, nie chciałbym tutaj dramatyzować, ale podstaw do kompleksu Sodowo, tego całego kompleksu, który tworzy podziemne magazynowanie. Zacznę przede, Szanowni Państwo, już do tego tematu, tylko na parę słów muszę z takiego wypełnienia, żeby łatwiej nam było rozmawiać i rozumieć pewną sytuację, bo to jednak wiele lat upłynęło. Proszę Państwa, na pewno pojawiają się informacje, że magazyny są Orlenu, spółki Orlen. To są nieprawdziwe informacje, to znaczy prawdziwe w sensie, że taką narrację się dzisiaj wprowadza. Natomiast koncepcję budowy my przedłożyliśmy jako Solidarność w 1994 roku. Ona z czego to było spowodowane? W tamtym okresie Polska, ubiegając się o przyjęcie do Unii Europejskiej, wymóg dla państw przystępujących był taki, że muszą mieć strategiczne rezerwy na poziomie 3 miesięcy średniego zapotrzebowania tego medium w kraju. W związku z powyższym, że Polska nie posiadała takich magazynów, ani powierzchniowych, biorąc, że już urodziły się magazyny, ale dla gazu, natomiast dla paliw było to dziewicze. I my, mając bardzo trudną sytuację, właściwie niemal beznadziejną, przedłożyliśmy w 1994 roku ministrowi przekształceń własnościowych propozycję wykorzystania na potrzeby kończącej się już kopalni otworowej, to jest kopalni w Górze, żeby ją zaadoptować na podziemne magazyny. I gdy tą koncepcję złożyliśmy, no ona w naturalny sposób została przyjęta, no bo cóż miał biedny rząd, który starał się, aby się do Unii zrobić, a nie miał podstawowych, nie spełnił podstawowych wskaźników. W związku z powyższym w procesie prywatyzacji była decyzja krótka i taka jest ten Orlen nie przystępował do prywatyzacji, bo nie było tu przetargu, ani nie było oferty. W rozmowie z byłym ministrem, kiedy rozmawialiśmy przekształceń, ustalono i ustaliliśmy, że były rozważane dwa podmioty, Gdańska i Rafineria, że zostanie to zadanie zlecone Rafinerii Płockiej i cel był taki, zbudowanie dla państwa polskiego systemu podziemnych magazynów na strategiczne rezerwy państwa i nie tylko, bo i operacyjne do bezpośrednich w takim kierunku i to było wyłce za odpłatnością, jeszcze dalej, za wyłącznością że Orlen czy Petrochemia miała wyłączność na składowanie strategicznych rezerw, czy później zapasów, czy innych państwa miała zbudować. To, co się później działo, w jaki sposób to osłabiano i tak dalej, są w tych materiałach, które pokazujemy, przedstawimy Państwu w następnym stanowisku, które przedstawimy, skierujemy do i samorządu, ale i do władz państwa. Przedstawimy w odrębnym, trochę tak bardzo szczegółowe, na czym cały ten system polega. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, powiem tak, dlatego występujemy bezpośrednio w tej sprawie od początku, kiedy ukazały się problemy, chociażby takie, że magazyn od wielu lat nie posiadał pewnej zdolności manewrowej i tak dalej, wskazywaliśmy i wskazujemy do strony rządowej. I dlaczego teraz? Z tego właśnie powodu, że taki był cel. Oczywiście strona rządowa próbowałaby nas zepchnąć na rozmowy z Orlenem,
czy na rozmowy ze spółką, ale co ma spółka czy Orlen dla koncepcji bezpieczeństwa kraju. To nie jest ich sprawa, oni mają swoje cele do zrobienia biznesowe. W związku z powyższym wychodzimy do strony rządowej, która za to odpowiadała, a że nie dotrzymała, jak z materiałów tamtej długi będzie wyglądało, podejmowała dziwne działania osłabiania tej koncepcji, że to rząd musi przedstawić, jaką ma strategię. Jaką ma strategię dla paliw, jaką ma strategię dla, pod kątem gazowym, czy jeszcze inne, bo w magazynach nie musi być tylko ten gaz, może być wodę, mogą być inne jeszcze elementy przechowywane. A szczególnie dla tej koncepcji tego kompleksu w centralnej Polsce. I na to czekamy. Jeżeli rząd określi, w którym kierunku, jakie cele, komu to zleci, to wtedy będziemy mogli spokojnie rozmawiać i szukać, ale już musi być sytuacja, że nie może dojść do takiej sytuacji jak teraz, że to, co miało być dla państwa, zmniejszono, przesuwano to w różne segmenty, a więc dla jakichś tam spółek i tak na potrzeby. Nie. To są koncepcje dla państwa i państwo było odpowiedzialne i miało zbudować cały system, szanowni państwo, magazynowy. Dlatego poprzednio wystąpiliśmy z kilkoma koncepcjami, jak w tych materiałach, jak państwo zobaczycie, czy widzieliście, koncepcja pierwsza, modułowa 2008, później 2017, rozszerzona i tak poszła do wszystkich, łącznie z panem prezydentem, kiedy była propozycja po 2017, kiedy pan minister Naimski i rząd podjęli decyzję odkupienia od Orlenu Solino z powodu, bo tam jest taka uchwała, z powodu niewywiązania się wobec państwa polskiego przez Orlen ze zobowiązań. No i to trafiło niestety na opór. Tam my wychodząc naprzeciw tamtej koncepcji pokazywaliśmy, że żeby nie szarpać, czy żeby odkupić, żeby kupić, mówimy dobrze, to weźcie, powołajcie sobie radę, zróbmy jakiś taki kompleks. Nie pogodźcie się, jedni będą robić to, podzielcie tą ilość tej solanki, która jest potrzebna do tych operacji i tak dalej, i niech to idzie. Myślałem, że już więcej, że nie będzie możliwe powiedzenia, że już się nic nie da. No niestety się okazuje, że stanęliśmy, że nie podjęto tych działań, przedstawiano też nieprawdziwe informacje dotyczące zasobów solnych i tak dalej. Teraz wyszła ta sytuacja i w tym piśmie przedostatnim skierowaliśmy do pana premiera, informując go o stanie i zagrożeniach. I przechodzę do tej koncepcji, szanowni państwo. Przedstawiliśmy zmodyfikowaną tą, która poszła wtedy do premiera, tam do pana prezydenta, ostatni rozszerzona i byłaby to spółka celowa, w skład której weszłyby Solino, Gaz System, kompleks chemiczny, a więc spółka byłe Ciechowskie, dzisiaj Komentika, bo tam zmieniono nazwę, prawdopodobnie to jest trochę takie zmiana nazwy, żeby pokazać, że my to z tym nic nie mieliśmy, ta spółka nie powinna być generalnie te spółki sprzedane, bo one stanowią element infrastruktury krytycznej. No cóż, ja powiem tylko tak, żeby dla państwa jeszcze taką informację. Zaliczono rurociągi do infrastruktury krytycznej i obiekty Solino, a odbiorców nie, a te rurociągi są ich i dla nich. No więc po co nam jest, na logikę, jeżeli patrzymy, po co jest rurociąg, jeżeli nie ma odbiorców. I sprzedano w tym momencie odbiorcy Solanki w firmie wtedy ciechowskiej, dzisiaj Komentika, która bardzo szybko, tam też wskazujemy, już na terenie Niemiec pobudowała ważelnię soli, która weszła w rynki tego kompleksu, a to się powoduje, że zmniejsza się wydobycie solanki, co zarazem zakłada się i na manewrowanie, operowanie na magazynie, a zarazem budowę magazynu. O tym zresztą wskazywaliśmy, że tego rodzaju spółki powinny być w jednym układzie, to co i w tym, a jak sprzedawano, zagwarantowano, że nie może ten właściciel zmienić technologii, nie może bez zgody państwa, nie może sprzedać i nie może wchodzić w rynki. Szereg takich gwarancji, które gwarantowałyby, żeby nie zakłócać systemu magazynowego, nie likwidować. W tym wychodzimy z propozycją obecnie, szanowni państwo, żeby była to spółka celowa. Znaczy to by polegało, tam jak my również to piszemy, nie byłoby odkupywania, zabierania własności, one byłyby na tych samych, więc potrzebne byłyby porozumienia wewnątrz tej spółki, ona miałaby zbudować, wejść na nowe złoże, zbudować i uruchomić to złoże po to, żeby
nie doprowadzić do kataklizmu. Wskazujemy, Szanowni Państwo, jeszcze teraz tutaj przy tym okazji ocenę dokonujemy regionu. Solino dla tego regionu, dla tych spółek jest podstawowe. One produkują tylko i wyłącznie na bazie soli. Jeżeli Solino pada, spada cały kompleks sodowo-chemiczny. Przy tym spadają dziesiątki, a może i więcej różnych firm, spółek, które pracują na rzecz, czy dzięki temu mogą się rozwijać. Nie mówię tu o handlu, nie mówię o innych rozwiązaniach. Zwróćmy, Szanowni Państwo, uwagę, że Inowrocław to jak Bydgoszcz czy Toruń dla ościennych miast i miejscowości pełni taką samą rolę. Dla powiatu żnińskiego, czy Żnina, Mogilna, czy też tych miast jak Kruszwica i tym podobne, a tego rodzaju powiaty, jeżeli by on się załamał, to te ośrodki padają. One nie mają tej infrastruktury, bo Inowrocław również wypełnia tą infrastrukturę. Szkolnictwa średniego na leczniczą, a więc wszystkie te elementy, których tego rodzaju miasta nie posiadają. Więc sytuacja zaczyna być trudna, dramatyczna. My nie czekamy w taki sposób, że będziemy się pytać rządu, czy to, co wy zrobicie, czy nie zrobicie. Wychodzimy z innymi z tymi propozycjami i nigdy nie będziemy, nie traktowaliśmy, że one muszą być ostateczne, czy są ostateczne. One zapraszają do rozmów. My chcemy poważnie rozmawiać i to w bardzo szybkim tempie, bo ta koncepcja jeszcze powoduje, że te koszty na budowę nowego zaplecza solnego, a więc tej kopalni łącznie, byłyby rozłożone na te wszystkie podmioty, byłyby tańsze, nie zakłóciłyby również jej bieżącej polityki gospodarczej, a więc inwestowania i tak dalej, i tak dalej. To jest to. Mamy nadzieję, że ta dyskusja i to już otworzy, bo już stanowiska nasze otworzyły, że się nie dyskutuje na tym i udaje, że sól jest, czy tej soli nie ma, przyjęto to, że soli, że złoża się kończą. Ale proszę Państwa, jeszcze jest jeden element. Jeszcze niedawno jeden z prezesów, który był w odwiedzinach w kopalni, twierdziło, bo miał takie dane, że złoża są jeszcze na 30 lat. To było na parę miesięcy temu. Kto przekazywał takie informacje? My nie chcemy w to wchodzić, bo to powinny być paść. Kto doprowadził? Dlaczego? Dlaczego w danym momencie spółka znikła z systemu energetycznego? Dlatego jej nie było. Dlaczego nie zawarto umowy bezpośrednio agencja Solino, tylko z online'em wyłączyła wtedy, tej spółki nie było i tak dalej. Szereg, wiele pytań. Ale to już nie nasza sprawa, to niech się zajmą od tego różnego rodzaju ludzie, którzy są. My chcemy przede wszystkim skupić się na zbudowaniu odpowiedniego systemu dla w dwóch tych elementach, a więc dla bezpieczeństwa, zbudowania i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, uratowania całego kompleksu, a więc przemysłu w tej części naszego województwa. Oraz to, że jeżeli by padły te spółki, by nie zdążono, to proszę Państwa, powrotu do tej technologii magazynowej nie ma. Nikt się nie zgodzi na zrzucanie solanki potężnej ilości do wód powierzchniowych. To też takie były propozycje. Można to zagospodarować w taki sposób. Jest to bardzo tani system. To jest system dla nas, czy dla wszystkich, magazyn tak zwany dzisiaj komór, to jest odpad. Podstawowym jest produkcja solanki dla przemysłu chemicznego, a więc powstaje nam odpad, który udało się zagospodarować w sposób racjonalny, w taki sposób, żeby były z tego korzyści. I nie jest tylko i wyłącznie na węglowodory, bo on może być również na inne potrzeby w przyszłości stosowany. To jest tyle, jeżeli Państwo macie do nas pytania. Jeszcze tylko powiem, że wywołujemy stanowisko, tak jak już wspominałem, bardzo szerokie, głębokie, z taką pełną analizą, które będziemy chcieli do najpóźniej do 10 października przedłożyć zainteresowanym i wtedy zrobimy już taką konferencję szerszą, połączone te wszystkie materiały, te wszystkie zdarzenia. I mamy nadzieję, po to, bo będziemy też to chcieli zrobić po to, proszę Państwa, żeby już nie było
szarpania się, że ta ekipa zrobiła to, tamta nie zrobiła to, ta sprzedała tego, tamta schowała tamtego. Nas to przestaje bawić, bo nie o tym tylko chodzi. Jeżeli ktoś zaczyna mi mówić o tym, że ktoś zrobił, ktoś nie zrobił, to znaczy, że ani jedni, ani drudzy nie chcą zrobić. My chcemy rozmawiać merytorycznie o regionie, bo to jest bardzo słaby region, w całości jako nasze województwo. I nie możemy sobie pozwolić na utratę jakiegokolwiek zakładu, a zwłaszcza takiej fali utraty całego kompleksu gospodarczego, bo w tym wypadku powiedzmy naszych, ile Inowrocław, 5 tysięcy do 2 tysięcy na coś, to jest podstawowy jego kompleks, to nie jest bogaty region i miasteczka i miejscowość, o których rozmawiamy, też nie są za bogate, one żyją w większości, jeżeli spojrzymy na takie miasta jak Mogilno, jak Żnin, jak na przykład Nachło, to one żyją właściwie z budżetu. Głównym pracodawcą dla tych miast to są budżety, to są samorządy, to są jak są skarbówki, to są różnego rodzaju instytucje, to są szpitale i tak dalej, bo one potrzebują również tego wzmocnienia gospodarczego, które trochę pchnie do przodu. Ja mam tyle na tym etapie, jeżeli Państwo macie do nas pytania, proszę. To pismo z 27 sierpnia bieżącego roku, czyli to najnowsze, zostało złożone do premiera i jak rozumiem, do 10 października Państwo czekacie na odpowiedź. Nie, to idzie swoją drogą, bo tam mamy stamtąd. No dobrze, ale załóżmy, że premier nie ruszy tej sprawy. My już przygotowujemy to, co powiedziałem, koncepcję taką szeroką dla samorządów oraz również dla strony rządowej. Pokazującą szerzej. To nie jest tak, że my tymi dwoma stanowiskami otworzyliśmy. Pierwsze to stanowisko, które poszło, oceniliśmy tak pobieżnie, jakie były przyczyny tego. Nie chodziło nam, kto to zrobił, tylko jakie były przyczyny budowania i wskazywaliśmy, że jest potrzeba, więc tak to jest koncepcja, która mówi, czas to zrobić, bo się załamie. Tą, którą dzisiaj też będziemy chcieli, bo my chcemy zaangażować w to samorządy. No nie może być tak, że samorządy sobie stoją z boku i udają, że wszystko ok. Są gospodarzami, nieważne czy to są ich uprawnienia, to są gospodarze. Ich obowiązkiem jest zabieganie, pokazywanie i proszenie o zrobienia. To, że my, nasze samorządy nie są samorządami, my samorządowi, bo są na innej zasadzie, niczego nie zmienia. I dlatego będziemy przygotowywać te stanowiska. Dla jednych i dla drugich nie byłoby, żeby latali do rządu i mówili, że jesteś niedobry. Po prostu grupa dla nich, dla jednych i drugich, usiądźcie i wreszcie zróbcie coś, co powinno być. Czy jeszcze jakoś? No to czekamy. Zapraszam Państwa już na następną konferencję. Która gdzieś do 10 października powinna się odbyć. Być może będziemy mieli trochę więcej informacji. Potem też mamy pewne, bo nie powiedziałem, mamy informacje, że te pisma po tym ostatnim zostały przekierowane przez Kancelarię Premiera do Ministerstwa Środowiska lub poszczególnych do oceny. I to jest tak, że mamy informację dosyć szybko, że nie jest bagatelizowane, że przesłano do oceny do różnych osób. I dziękuję Państwu. Dziękuję.